Książę William doświadczył ostatnio intensywnych dni, pełnych stresu i niepewności, zwłaszcza po tym, jak jego żona, Kate Middleton, ogłosiła światu, że zmaga się z rakiem. Informacja ta błyskawicznie rozeszła się w mediach, wywołując fale wsparcia ze strony publiczności, a także znanych osób, które chciały okazać księżnej swoją solidarność. Na liście osób wyrażających wsparcie brakowało początkowo przedstawicieli rodziny królewskiej. Jednakże książę Harry i Meghan Markle zdecydowali się ostatecznie przekazać swoje kondolencje za pośrednictwem mediów, pomimo swojego późnego reagowania na tę sytuację. Zdaniem brytyjskich dziennikarzy, opóźniona reakcja Harrygo i Meghan mogła wynikać z tego, że o stanie zdrowia Kate dowiedzieli się z mediów, spekuluje się że pałac Buckingham celowo nie informował ich bezpośrednio, co mogło być pokłosiem ich decyzji o rezygnacji z aktywnego uczestnictwa w życiu rodziny królewskiej i przeprowadzce do Kalifornii. Nie przeszkodziło im to jednak w korzystaniu z tytułów arystokratycznych w celach promocyjnych swoich przedsięwzięć. Charakter komunikatu wydanego przez parę, uznany za chłodny i ogólnikowy, Mógł być efektem zaskoczenia informacją. Jednak prawdopodobnie głębszym tłem była niechęć panująca między braćmi i ich żonami. W przesłanej wiadomości dla mediów stwierdzili: Życzymy zdrowia i wyleczenia Kate i rodziny. Mamy też nadzieję, że będą mogli to zrobić z zachowaniem prywatności i pokoju. Pomimo wszystkich różnic i trudności w relacjach, życzenia zdrowia i spokoju dla Kate i jej rodziny stały się wyrazem współczucia wobec sytuacji, z jaką przyszło im się zmierzyć. Tom Quinn, ekspert zajmujący się rodziną królewską, zauważa, że Meghan i Harry podjęli próbę skontaktowania się z rodziną królewską za pośrednictwem wewnętrznych kanałów, wysyłając drugą wiadomość. Jednakże, odpowiedź, którą otrzymali od księcia William'a, była wyjątkowo chłodna. Według Queen'a, ta reakcja była prawdopodobnie skrupulatnie przygotowana przez pracowników pałacu, co jest odzwierciedleniem faktu, że bracia nie utrzymują bezpośrednich kontaktów. Queen wskazuje, że zachowanie Williama można określić jako postępowanie ostrożnego dyplomaty, co świadczy o jego chęci utrzymania formalności i dystansu w obliczu trudnej sytuacji rodzinnej. Informacje przekazane przez Daily Mail sugerują, że w najbliższych miesiącach sprawy związane z księciem Harym nie będą traktowane jako priorytetowe przez rodzinę królewską. William i Kate, zdając sobie sprawę z istniejących napięć, postanowili skupić się na innych aspektach swojego życia, zachowując problem brata z tyłu głowy. Dla Williama, jako następcy tronu, priorytetem jest teraz jego najbliższa rodzina. Co może oznaczać, że Harry nie jest już uznawany za jej integralną część? Sytuacja ta podkreśla złożoność relacji w obrębie rodziny królewskiej, gdzie obowiązki publiczne, osobiste emocje i rodzinne zobowiązania splatają się, wpływając na sposób komunikacji i interakcji między jej członkami. Pomimo trudności, pozostaje nadzieja, że z czasem uda się znaleźć sposób na łagodzenie napięć i odbudowanie więzi.